Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj 20 czerwca, to jest czwartek, a to jest kolejny wstawak tego tygodniowy. Jak widzicie, z liści pośród liści nagrany. Zapraszam. Moi drodzy, moi kochani, zapraszam was na kolejny odcinek i na kolejną ciekawostkę taką, no jak to zawsze, nie? Żadną jakąś tam, chociaż to będzie w sumie nawet ciekawe. Mam to z takiej książki, już wam kiedyś o niej wspominałem, która się nazywa Hello World, w sensie o jakby nowych tam takich współczesnych algorytmach, o sztucznej inteligencji i tak dalej. Bardzo ciekawa w ogóle sprawa. Dużo tam jest ciekawych przykładów. Mianowicie, jest tam taki rozdział o danych i o tym też, jak się zbiera dane, jak komputery mogą te dane przetwarzać i tak dalej. I robiono takie eksperymenty jakby o obiektywności sądów. Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, też w sądach wykorzystuje się pewne algorytmy, które określają, mogą określać karę kogoś, jakby ten stopień tego, czy będzie powtórnie, jakby, nie wiem, skłonny do popełnienia jakiejś zbrodni i tak dalej. Robiono takie badania na sędziach, jakby, jeżeli chodzi o obiektywność wyroków. I bardzo ciekawe dwie ciekawostki. Pierwsza. Przygotowano jedną sprawę, czyli jeden konkretny przypadek jakiegoś przestępcy, którego należało osądzić i tę sprawę dano tam, nie wiem, kilkudziesięciu sędziom, zupełnie niezależnie, żeby wyrazili swoją opinię, na ile lat trzeba człowieka zamknąć, jaką karę, czy pozwolić na warunkowe zwolnienie po jakimś czasie i tak dalej. Jak się łatwo domyślić, rozbieżność jakby między sędziami była niewiarygodna. Że jakby sędziowie w związku z tym, jakie mieli własne doświadczenie, jakich ludzi wcześniej sądzili, po prostu potrafili zasądzać wręcz prawie, że od uniewinnienia po karę, no może nie śmierci, nie? Ale po prostu wieloletniego więzienia z możliwością albo bez uwolnienia. I to jeszcze jest dosyć zrozumiałe, nie? Jakby takie, no wiadomo, że ludzie różnie patrzą i też system sądownictwa nie jest jakby super obiektywny. Natomiast znacznie ciekawsza była druga ciekawostka. Otóż potem jednemu sędziemu przedstawiono kilkanaście spraw do oceny i wśród tych kilkunastu spraw, dwie były dokładnie takie same, tylko były wszystkie inne dane, takie w sensie inne imiona, nazwiska, jakby, nie wiem, takie konkrety, no inne szczegóły, ale de facto chodziło dokładnie o tą samą zbrodnię, w takich samych okolicznościach popełnioną i tak dalej. Jak się może łatwo domyślić, ten sam sędzia również w tych dwóch sprawach za każdym razem wydał inny wyrok. Myśląc, że to są dwie różne sprawy, nie to samo zasądził względem takiego człowieka. I kochani, poza tym, że to uważam strasznie ciekawe i to po prostu udowadniające, jak kruchy jest ten nasz system sprawiedliwości, to dla mnie jest taka duchowa prawda strasznie ważna. Nigdy nie wolno ci wziąć zdania o tym, kim ty jesteś, opinii o tobie, kim ty jesteś, jako definitywnego, kiedy ci to mówi człowiek. To nie znaczy, że nie mamy brać pod uwagę tego, co ludzie mówią. Że kiedy wasi bliscy, nie wiem, rodzice, a już nie daj Boże, ktoś obcy, nie? Wyraża jakieś zdanie o was, to, że macie to wziąć jako prawdę objawioną. Kochani, tak, mamy słuchać różnych opinii, mamy słuchać różnego rodzaju zdania ludzi na nasz temat, tego, co nam mówią, co nas sądzą, jak nas widzą i tak dalej, to jasne. Ale kochani, obiektywne zdanie o nas jest tylko jedno i to również nie jest nasze zdanie, tylko Pana Boga. Tylko Pan Bóg może obiektywnie tak naprawdę ocenić, osądzić człowieka, a On to w ogóle oczywiście zawsze robi z miłością, więc nie ma mowy o żadnym osądzie, tylko Pan Bóg po prostu widzi prawdę o nas z miłością, jaka jest. I kochani, każdy z nas popełnia takie błędy, że słyszymy jakieś opinie, jakieś zdania o nas wypowiadane i one tam po prostu ryją serce potem, nie? Czasami latami, bo bierzemy je zbytnio do siebie, nie? I nawet czasem to oczywiście jest prawda, ale to jest, kochani, zawsze tylko część prawdy o nas. Tak jak mówię, mnie to nie chodzi o takie coś, że nie słuchajmy nigdy tego, co mówią ludzie, nie bierzmy sobie do siebie zdania, szczególnie negatywnego o nas. Pewnie, że bierzmy. Tylko to nie są rzeczy objawione, to nie są rzeczy obiektywne. Jak widać, jeden i ten sam człowiek dokładnie tę samą sytuację może ocenić na dwa sposoby i to w ciągu, nie wiem, odległości pół godziny, nie? Dlatego, że jesteśmy omylni i jesteśmy subiektywni. I jakby, no nie mamy w sobie prawdy w patrzeniu na drugiego człowieka. Więc, kochani, bardzo serdecznie, matko, co się tu dzieje? Ktoś mi tu łazi cały czas, przepraszam. Bardzo serdecznie was zapraszam, tylko w Panu Bogu, tylko w Nim, w Jego ocenie upatrujcie prawdy o sobie i tej prawdy szukajcie. Na modlitwie, na byciu z Nim, tylko On wam może pokazać, jaka jest prawda o was. Więc bądźcie tego pewni. Moi drodzy, To tyle w tym dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za kolejne. Do zobaczenia oczywiście jutro w czwartkowym kolejnym, nie, jutro piątkowy, w piątkowym kolejnym odcinku Wstawaków. Mam nadzieję, że się widzimy. Miejcie proszę dzisiaj najlepszy czwartek, tylko szukajcie wzroku Pana Boga. On jest najważniejszy. On, Jego ocena, Jego myślenie o Was. Wtedy będziecie prawdziwie i dobrze o sobie myśleć. Z Bogiem ściskam, pozdrawiam, błogosławię. Pa!